Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Koszuliny. Dziś naszym gościem jest Marcin Pierzchliński, poeta, prozaik, artysta wizualny. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry, witajcie. Słowo poezja wywołuje u niektórych niepokój, wręcz stwarza to pewną barierę, ale u Ciebie to było zupełnie przeciwnie. Ty nie bałeś się literatury. No nie, rzeczywiście. U mnie rzeczywiście historia zaczęła się od muzyki, na dobrą sprawę, więc wielu właśnie twórców też można przeczytać w biografiach, malarzy, pisarzy. Bardzo często się tak zdarza, że ta droga przez literaturę wiedzie od muzyki. No ja jako kilkunastoletni chłopak po prostu słuchałem sobie muzyki niezależnej i zaczęły mnie interesować okładki tych zespołów, ale też teksty, które poruszają. No i tak zacząłem się interesować coraz bardziej literaturą i sztuką, sztukami wizualnymi, przez okładki właśnie, ale też i zawartości tych książeczek dołączonych do albumów i w ten sposób dowiedziałem się na przykład o istnieniu czegoś takiego jak surrealizm, no nie? I, czy na przykład inne sztuki, nurty literackie. I dzięki edukacji licealnej gdzieś tam udało się pogłębić tę wiedzę i zacząłem się interesować wtedy literaturą, głównie poezją. Ale to nie była lekka muzyka, z tego co wiem. Nie, nie, to raczej muzyka gitarowa, od tego się wszystko zaczynało. Muzyki rodowodem ze Stanów Zjednoczonych, głównie przełomu lat 80. i 90. To chyba była wtedy też taka moda na muzykę właśnie ciężką, gitarową. Wtedy to było wtedy ciekawe. No i tak stopniowo przychodziłem sobie do różnych innych gatunków i też jestem muzykiem, więc od nastoletniości grywam na gitarze elektrycznej i z większymi lub mniejszymi przerwami. Teraz na szczęście wróciłem znowu do gitary, więc jest więcej czasu też na to. Czyli człowiek wielu talentów, zarówno muzyk, jak i grafiki, przede wszystkim poeta. I o tą poezję chciałem zapytać, bo pewnie wiele osób pisze, ale pisze do szuflady, nie za bardzo chce się tym dzielić. Ty jednak stwierdziłeś, że warto się tym podzielić i zacząłeś w którymś momencie wysyłać na różnego rodzaju konkursy swoje wiersze? Tak, jakby pisałem już wcześniej, to znaczy zacząłem pisać w liceum właśnie gdzieś, ale będąc na studiach polonistycznych, jakby utwierdziłem się w tym, że to, co robię, chyba ma sens i dopiero gdzieś około czwartego roku studiów zdecydowałem się wysłać po raz pierwszy swoje teksty do redakcji czasopisma na próbę, powiedzmy, i zobaczyć, czy to się przyjmie. Marzyłem wtedy o druku właśnie gdzieś w czasopismach. No i tak się zdarzyło, że było to jedno z moich ulubionych czasopism, była Lampa. Pismo już dzisiaj legendarne, szkoda, że niestety nie wychodzą kolejne numery tego pisma. Ale to też ciekawe, bo to pismo było na styku właśnie literatury, sztuki i muzyki. I to mi środowisko bardzo odpowiadało, więc zdecydowałem się właśnie wysłać tam. A była to redakcja warszawska, więc nie mogłem się czegokolwiek spodziewać. Nie znałem tych ludzi, nie widziałem ich na oczy, więc wszystko, co mogłem zrobić, to tylko wysłać i czekać na odpowiedź. A tam w Lampie, przepraszam, że przerwę, tam znakomici artyści debiutowali. Z tego, co kojarzę, to chyba nawet Dorota Masłowska debiutowała. Między innymi Dorota Masłowska, Jakub Żulczyk, Agnieszka Dorotkiewicz, właściwie tych nazwisk, Małgorzata Reimer. W tej chwili to są takie dosyć dobrze osadzone nazwiska w współczesnej literaturze. No a wcześniej to było jednak coś takiego jak jakaś awangarda, jakiś taki świeży powiew nowego właśnie. Więc na szczęście odpowiedź była pozytywna, więc i to wtedy też zadebiutowałem jako twórca grafik, bo od razu wysłałem razem z wierszami swoje kolaże papierowe. No i chciałem też przekonać się, czy taka redakcja ciekawa przyjmie również kolaże. No tak się stało, że to poszło do druku. Ja jako student cieszyłem się niezmiernie, że moje nazwisko jest w gazecie i to było dla mnie coś niesamowitego. No aczkolwiek później wszystko się zweryfikowało, wydawało się, że to już taka będzie prosta droga od publikacji w prasie do publikacji książkowych, to nie jest jednak takie proste i zajęło sporo lat, aby pojawiać się gdzieś w zwartych publikacjach. No właśnie, wspomniałaś o przygotowaniu polonistycznym. Co ci to dało? Bo wiem, że nie skończyłeś. Tak. Studia to też jest ciekawe, że no właśnie takie studia bardzo rozwijają, niesamowicie dają niesamowity warsztat. No, ja studiowałem
polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim ze specjalnością dziennikarską, więc jakby właśnie wyobrażałem sobie, że mógłbym pracować w redakcji po takich studiach, no i właśnie przy tym zdobywać jakiś warsztat literacki i po prostu lepiej pisać. No. Okazuje się, że na polonistyce uczymy się trochę innych rzeczy. To bardziej siedzimy w historii literatury, czy w teorii literatury. To są sprawy bardzo ciekawe, ale to wcale nie jest takie oczywiste, że akademik od razu będzie dobrym pisarzem. Wcale niekoniecznie. No w każdym razie na skutek różnych wydarzeń no nie skończyłem jednak tych studiów, ale ten czas był dla mnie bardzo, bardzo ważny. Wtedy po raz pierwszy pracowałem jako recenzent, publikowałem cały czas. No i dzisiaj wróciłem na studia pisarskie i teraz studiuję po prostu pisarstwo i to już jest takie bardziej konkretne, wprost pod pisanie. Pod to, co robisz. Tak. Mhm. Też takim chyba momentem przełomowym, tutaj wezmę do rąk książkę Połów. Jest to książka wydana przez Biuro Literackie, takie bardzo poważne wydawnictwo polskie i tutaj jest podtytuł Poetyckie debiuty 2018, więc znaleźć się w takim towarzystwie, w takiej publikacji, no to musiało być coś. Tak, zależało mi na tym. Połów to już taka seria też rozpoznawalna w środowisku literackim. Właściwie większość młodych poetów, poetek wysyła właśnie swoje teksty na różne konkursy, nie tylko do prasy, ale właśnie na konkursy. Jednym z nich jest Połów, to jest taki program organizowany dla właśnie autorów przed debiutem książkowym i dzięki niemu można znaleźć się w gronie innych autorów właśnie w takiej publikacji zbiorczej, w takim almanachu. Ten almanach niejednokrotnie jest takim wstępem właśnie do kariery literackiej. No i rzeczywiście tak jest. Większość nazwisk z tego spisu treści to już są osoby albo zaraz debiutujące, albo już świeżo po debiucie. Więc ja mam nadzieję, że w przyszłym roku dołączę do tego grona. Wszystko na to wygląda, że już w przyszłym roku pojawi się moja indywidualna książka. Ale tak, dwa lata, właściwie to w 2019 ta książka się ukazała, ponieważ sam konkurs dział się właśnie w roku 2018, a książka wychodzi rok później, więc to jest całkiem świeża publikacja, czerwiec zeszłego roku. Teraz już wyszła w tym roku kolejna edycja tego konkursu i kolejna książka. No właśnie, i kolejna nominacja w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Czym jest dla Ciebie to wyróżnienie? Tak, konkurs imienia Jacka Bierezina jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo istotny. To tak od gdzieś kilkunastu lat wszyscy ważniejsi autorzy i autorki przewijają się gdzieś przez finał tego konkursu właśnie. Jest to konkurs organizowany przez też bardzo ciekawą instytucję, Dom Literatury w Łodzi. I ja już znalazłem się wcześniej, trzy lata wcześniej, w finale tego konkursu w 2017 roku. To był zupełnie inny projekt książki. A teraz wysłałem to, co się znalazło między innymi w tej książce połowowej. Oczywiście projekt rozwinięty, bo to projekt całej książki. No i udało się dostać do finału. No, werdykt już zapadł, więc gratuluję serdecznie laureatom. Mnie niestety to minęło, ale nominacja jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, ponieważ jest to kolejny krok i też takie upewnienie, że projekt książki, którą przygotowałem do druku, jest sensowny po prostu. Koszalinianie mieli okazję oglądać wystawę, której byłeś współtwórcą. Było to w świętej pamięci już galerii Scena. Tam to było działanie twoje i Łukasza Waberskiego i to było połączenie dwóch światów, czyli poezji i grafiki. Tak, tak, tak. Dostaliśmy zielone światło od Ryszarda Ziarkiewicza, czyli szefa galerii Scena. Świetnej galerii, wielka szkoda, że jej już nie ma. Miejmy nadzieję, że powstanie jakaś kolejna. Natomiast kiedy ona jeszcze istniała, to Ryszard Ziarkiewicz zaproponował mi, żebym zrobił jakąś wystawę w Scenie. I od jakiegoś czasu chodził mi po głowie pomysł właśnie zorganizowania takiej wystawy na przecięciu właśnie sztuk wizualnych i literatury. I trochę wcześniej poznałem właśnie Łukasza Waberskiego.
I od razu pomyślałem o nim, że to byłby świetny grafik, który mógłby zmierzyć się z materią słowa i jakoś oryginalnie opracować taką formułę. No i właściwie bardzo szybko się wydarzyło tak, że z Łukaszem nawiązaliśmy porozumienie i Łukasz niemal od razu się zgodził. Praca nie była łatwa, ponieważ no, jakby większość pracy spoczywało na Łukaszu, który jakby musiał znaleźć odpowiednią formułę jakby dla tych wierszy, a i trzeba było zachować ich jakby literacki wymiar, ale znaleźć graficzną formę dla nich. Więc czasem to przypominało plakaty, czasem powiedzmy jakieś druki takie nie do końca łatwe do rozpoznania. Czy to jest jeszcze literatura, czy to już jest sztuka graficzna, ale tradycję mieliśmy bardzo, bardzo długą i bardzo ciekawą w Polsce i na świecie, więc czerpaliśmy z tego pełnymi garściami, przede wszystkim właśnie z tych tradycji początku XX wieku, awangardowych, między innymi takich rzeczy jak czasopismo Zwrotnica, współpraca Tadeusza Pajpera ze Strzemińskim, więc tego naprawdę było dosyć sporo. Tradycja jest wciąż żywa, ale nam się wydawało, że jednak przygasła i chyba mieliśmy rację, bo w ostatnich latach nie pojawiło się zbyt dużo takich realizacji na przecięciu tych dwóch światów. No jesteśmy szczęśliwi, że to się udało. Efekt jest taki, że wygraliśmy konkurs na wiersz wizualny organizowany przez Warszawską Galerię Pięknych Książek. To było w 2018 roku. No i całkiem niedawno. Całkiem niedawno, prawda? I od tego czasu nie widziałem jakoś dużo realizacji podobnych do naszych. Wydaje mi się, że temat był ciekawy, a później powstało takie czasopismo Wizje w Warszawie i oni bardzo byli zainteresowani naszymi grafikami, naszymi pracami i chętnie publikowało je przez szereg kolejnych miesięcy, więc odbiło się to jakimś echem i cieszę się, że zostawiliśmy jakiś ślad po tej naszej współpracy. Pracujesz też w Białogardzkiej Bibliotece. No właśnie, ta funkcja biblioteki w ostatnich latach zmieniła się, bo i pojawiają się mediateki i wiele spotkań autorskich, żeby przyciągnąć tych czytelników. Tak. Ty też ku temu dążysz tam. Chyba nikogo już nie dziwi, że biblioteki są w takimi miejscami, w którym właściwie takimi małymi centrami kultury, w których są miejsca na wystawy, są miejsca na projekcje, nawet filmowe przecież. I są miejsce, jest miejsce po prostu na to, aby funkcjonowała klasycznie biblioteka, wypożyczalnia, miejsce spotkań, dyskusji. Więc w Białogardzie też tak się dzieje. Ja pracuję w takim miejscu, które jest efemeryczne. To jest Izba Tradycji Regionalnej, więc to jest, tam się mieści też czytelnia Księgozbioru Prezydenckiego, więc ja się nim zajmuję, organizuję tam spotkania autorskie, spotkania klubu dyskusyjnego, rozmawiamy o książkach, o czymkolwiek właściwie interesującym w szeroko rozumianej kulturze polskiej i nie tylko. Ale też organizuję wystawy właśnie chociażby malarstwa, ponieważ mamy takie pomieszczenie piwniczne, zabytkowe, gdzie można powiesić kilka obrazów czy też fotografii i tak też się dzieje u nas, więc jak najbardziej trzeba przyciągać do biblioteki ludzi z różnych światów i z różnymi pasjami po prostu. Biblioteka jest świetnym miejscem, żeby rozmawiać o wszystkim, więc no, dlaczego by nie zajmować się też tam sztuką i muzyką, powiedzmy, prawda? No właśnie, dużo tej muzyki w naszej rozmowie. Zaczęliśmy od muzyki, o tym, że jako młody chłopak dużo słuchałeś muzyki. Dlatego też, jak każdego gościa, poprosiliśmy ciebie o wybranie trzech utworów. I może zaczniemy od pierwszego. Co to będzie za utwór i dlaczego ten? Będzie to utwór zespołu Part Time. Wokół, a właściwie to jest zespół, ale właściwie głównodowodzącą osobą jest jeden człowiek, wokół którego sporo kontrowersji w ostatnich miesiącach się wydarzyło, ale no, mamy to szczęście, że no, nie musimy słuchać muzyki, aby zagłębiać się w różne konteksty, które są poboczne. Muzyka jest wspaniała, jest to utwór pod tytułem Lies in the Eyes of Love.
Piękny taki synth-pop, bardzo lubię taką muzykę sięgającą gdzieś do lat 80., jest to takie nostalgiczne dzisiaj i też wróciło do łask. Więc taki właśnie przyjemny synth-pop na początek. Mimo, że to jest nowa piosenka, 2019 rok, a brzmienie lat 80. Tak, to jest dzisiaj trudno się połapać już w tym, że słyszymy coś z datą bardzo świeżą, a brzmi to jednak mocno retro, tak. Wspomniałeś też o tej muzyce, ale ty sam komponujesz, nawet śpiewasz z tego, co słyszałem. Tak, zdarza mi się. Tak jak wspomniałem, ostatnio miałem okazję wrócić do gry na gitarze, ponieważ mniej zajmuję się teraz sztuką. Wystawa, którą organizowałem w Galerii Scena, wydarzyła się 2 lata temu, moja solowa pierwsza wystawa. No i od tamtego czasu troszkę zostawiłem sztukę i ostatnio kupiłem kilka miesięcy temu drugą gitarę. I razem z moją dziewczyną teraz gramy na gitarach i komponujemy nowe piosenki, więc kto wie, być może za kilka miesięcy pochwalimy się czymś w internecie. Mam nadzieję, że to będzie znośne do słuchania. Poczekamy, a w międzyczasie zapraszamy Państwa na teledysk. Druga muzyczna propozycja, to co to będzie? Druga propozycja to polski rap. Jestem pod dużym wrażeniem nowej płyty Włodiego. Bardziej teksty czy muzyka? Czy to jedno i drugie właściwie. Czy może teledysk? Teledysk też jest fantastyczny. Właśnie też jest, mówimy tutaj dużo o takich retro, sprawach nostalgicznych. No i tam też jest trochę duchologii, wszystko jest kręcone. Na taśmie, uwiecznione na taśmie VHS, więc czujemy ten klimat tak, lat 90. takiej nieodległej przeszłości. A Włodiego ja już bardzo dawno nie słuchałem i właściwie sobie pomyślałem tak, no dlaczego nie sprawdzić jego nowej płyty, a tym bardziej, że producent, który jest odpowiedzialny za właśnie tą płytę, to jeden z moich ulubionych producentów współczesnych, 1988, Przemysław Etamski. Jeden z członków kolektywu Syny, właśnie duetu Syny, więc świetny, świetny człowiek. No ale Włody tutaj również zachował świetny poziom, teksty są bardzo, bardzo dobre, muzyka tłusta i bardzo przyjemna, więc no, polecam wszystkim. No i tym, którzy też są może trochę zmęczeni nowym rapem, współczesnym tym rapem, ostatnimi młodymi wykonawcami, ja trochę tak, więc wolę sięgnąć czasem po Włodiego. Ale te teksty są takie bardzo surowe Włodiego. To nie jest jakaś pogłębiona analiza, tylko taka bardzo mocno bezpośrednia liryka po prostu chłopaka z bloków. Tak, ale jest w tym duża szczerość i chociaż nie ma jakichś fajerwerków językowych, to jednak no, nie podejrzewajmy Włodiego tutaj o jakąś lipę w wersach, bo jednak to jest świetna, świetna praca. Wszystko tam gra, wszystko brzmi. To są bardzo przemyślane wersy i rymy, więc no, miałoby to więcej takich tekstów w polskim rapie. Widziałeś ten głośny ostatnio film o Moleście, w którym się właśnie udzielał Włody? Właśnie nie, jeszcze nie. Ostatnio gdzieś mi to mignęło i miałem sobie zobaczyć, ale dotąd jeszcze tego nie zrobiłem. Na pewno to zrobię teraz po tej nowej płycie. Jestem jak najbardziej jakby nastawiony pozytywnie do tego wszystkiego, co Włody robił i co robi wciąż. Warto nie skreślać tak naprawdę tych raperów, bo już niejednokrotnie udowodnili, że piszą świetne teksty, to chociażby Łona, to ten tak, typ Mes. Tak. Ten typ Mes też pisze dla innych, więc warto również sprawdzić Włodiego. Tak jest, a propos raperów właśnie, to też często niektórzy z nich sięgają za właśnie dłuższe formy wypowiedzi literackiej, a więc jakieś książki. Ten tak. typ Mes chyba jest tutaj też takim dobrym przykładem, że ostatnio coraz więcej tego, ale przecież z tego co pamiętam, to chyba Sokół założył wydawnictwo literackie, więc no dzieje się tego i świetnie, niech więcej będzie tych punktów przecięcia się właśnie muzyki i literatury, czemu nie, chyba wyjdzie to na dobre jednej dziedzinie, jak i drugiej.
To my w takim razie zapraszamy na Włodiego i za chwilę ostatnia propozycja Marcina. Jaka znowu kwarantanna? My i tak zamknięci w studio, bo to żadna nowość dla nas. Paf, paf, do zapasu wyczerpania. 8-8, śle mi bity, reszta dzieje się już sama. To jak granat bez zawleczki. Wjeżdża służewiecki Shakespeare. Wierz mi, z trudem wchodzę w mainstream. Łatwo wchodzę w skórę tych, o których piszę teksty. Wyprzedzam fakty, lecę do przodu na wstecznym. Nie chcę labelu, nie chcę żadnych podopiecznych. To już na koniec ostatnia muzyczna propozycja, którą wybrałeś dla naszego programu Koszulin. Tak, to będzie dla mnie bardzo ważny artysta. Muzyk, którego śledzę od kilku ładnych lat. Jest to Ariel Pink, amerykański muzyk, który jest znany z tego, że zaczynał nagrywać swoje płyty własnym sumptem i własną produkcją, to znaczy, jeśli nie miał perkusji, to grał na kolanach po prostu. Wystarczył mu tylko ośmiośladowy jakiś magnetofon, czy nawet mniej, kilkuśladowy, na kasetach nagrywał po prostu całe płyty, używając własnego ciała, aby wydobyć różne dźwięki. Oczywiście dużo jest w tym gitar, trochę syntezatorów i klawiszy. Bardzo to wszystko ciekawe, naprawdę nowatorskie, ale brzmienie brudne dosyć, więc to jest to coś, co mnie też bardzo interesuje, więc takie surowe brzmienie, estetyka, zrób to sam, więc no, jak najbardziej polecam wszystkim, którzy lubią i pop, i punk. No bardzo ciekawie to brzmi, zapowiedź, sam jestem ciekawy tego teledysku i tego artysty. Zatem mocny jest. No, zarówno artysta, jak i teledysk. Sprawdzimy, bo nie znam, więc sam jestem ciekaw. Zapraszamy na teledysk. Za nami już trzy muzyczne propozycje, ale wróćmy jeszcze do twojej pasji. W planach masz wydanie książki. Tak, staram się wydać swoją książkę już od kilku lat, ale to jest wszystko związane z różnymi planami wydawniczymi, oficyn, które się tym zajmują, ale też z projektami zgłoszonymi w danym roku do tych wydawnictw. I tak jak już wspominałem, w 2017 roku chciałem opublikować inną książkę, to miał być poemat, ale właśnie od połowu, który ukazał się w zeszłym roku, od tej książki, pracuję nad zbiorem takich poematów prozą, które są przeplatane wierszami. I tak chyba będzie wyglądała moja debiutancka książka, która mam nadzieję już w przyszłym roku ukaże się w druku. Na razie jeszcze nie mogę zdradzać, co to może być za wydawnictwo, ale wygląda na to, że można się czegoś spodziewać. Może za chwilę się pojawi. Tak, także można się czegoś spodziewać takiego, no, w miarę logicznego, z tego, co już mówiłem, z jakimi oficynami współpracuję, więc raczej wydaje się to logiczne. Oby tak było po prostu, oby pandemia nie przeszkodziła znowu, bo wiele tutaj jednak ta sytuacja zmienia na rynku wydawniczym. Pamiętajmy o tym, że jednak, no, ciężko jest sprzedawać książki bez spotkań autorskich, bez kontaktu z czytelnikiem, z żywym czytelnikiem, więc to jest bardzo trudne. Same spotkania w internecie nie wystarczą chyba jednak, żeby to wszystko tak działało. Cieszę się, że i tak to może się wydarzać. No ale tak, czekamy na to. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się i pogadać o książce już mojej solowej. Na pewno się spotkamy, jak ta książka wyjdzie. Oczywiście życzymy, żeby wyszła zgodnie z planem i harmonogramem i żeby, no, miała dobrą sprzedaż. Dzięki za wizytę w naszym programie. Ja jeszcze dodam, że czekam na ten muzyczny projekt. Także. Dobrze, będę informował. Bardzo wam dziękuję również. Oby tak, to był duży nakład poetycki, jakieś kilkaset egzemplarzy. Oby się dobrze sprzedało, tak jest. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów przede wszystkim. Tak, dziękujemy ci za spotkanie. Dzięki, cześć.